Europejskiego, ponieważ poprawki, które złożyliśmy, nie były pogrupowane tematycznie, tak jak o tym mówi regulamin Parlamentu Europejskiego, a w zależności od autora. I cóż jeszcze jest przed nami? Żeby proces legislacyjny dobiegł końca, muszą się odbyć trilogi. Trilog to są negocjacje ostatecznego kształtu tego prawa między Parlamentem, Komisją Europejską i Radą Europejską. Żeby ten trilog się odbył jeszcze w tej kadencji, musiałby się zakończyć jutro. Ponieważ trilog się nie rozpoczął, to znaczy, że się jutro nie zakończy. Skoro się jutro nie zakończy, to już dzisiaj właściwie można powiedzieć, że nie będzie w tej kadencji Parlamentu Europejskiego finału. W Parlamencie Europejskim nie obowiązuje, tak jak w polskim Sejmie, zasada dyskontynuacji, to znaczy nieskończony projekt spada i przez nowy Parlament musi być rozpatrywany od początku. Tutaj wszystko zależy od woli przewodniczącego Parlamentu, od woli nowo wybranych posłów, no i od woli komisarza, który projekt przedstawia. W nowej kadencji nie sądzę, żeby pani komisarz Bulc wycofała ten projekt, no ale będzie nowa komisja. Z całą pewnością będzie jeden nowy sprawozdawca, ponieważ dotychczasowy sprawozdawca w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie startuje. Pan poseł z Holandii, Wim van de Kamp. Co do pozostałych, no to zależy od wyniku wyborów. Będzie nowa komisja, nowi ludzie, a nowa Komisja Transportu w Parlamencie Europejskim, więc też będzie musiała się ze sprawą zapoznać, więc, a jesienią będzie nowy Komisarz Transportu, więc będzie też nowe podejście. No to już jest jakiś sukces, że ten pakiet został zablokowany, prace się odwleką i miejmy nadzieję, że w nowej kadencji znajdziemy więcej sojuszników, żeby ten pakiet zbić z agendy i żeby więcej nie zagrażał polskiemu, ale przecież nie tylko polskiemu sektorowi transportu. Jeżeli Państwo mają pytania, proszę bardzo. Do końca października też jest jeszcze jednak trochę czasu. Czy uważa Pan, że w tym czasie nie uda się przeprowadzić tego trilogu? No, mam nadzieję, że nie. W każdym razie nie uda się go przeprowadzić w tej kadencji Parlamentu. W nowej kadencji wszyscy się będą musieli z tym zapoznać. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, żeby trilog zakończyć do końca kadencji. Zresztą no, może będą nowe wiatry wiały, na tyle nowe, że w ogóle nie będzie o tym mowy.